Jeden z pierwszych w Polsce samochodowych torów wyścigowych w Miedzianej Górze pod Kielcami. Październik roku 1977. W wyścigu klasy szóstej startują m.in. prototypy wyścigowych polskich Fiatów 125P, wykonane w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Osobowych FSO. Tymi prototypowymi wozami jadą Andrzej Jaroszewicz i Maciej Stawowiak. Konkurencja jest ostra, stawka wysoka. Wyścig ten jest eliminacją do Mistrzostw Polski Kierowców. Dla kierowców Ośrodka Badawczo-Rozwojowego nie to jest jednak najważniejsze. Liczy się przede wszystkim ogniowa próba nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Andrzej Jaroszewicz i Maciej Stawowiak prowadzą niemal przez cały wyścig. Wygrywają. To, że wygraliśmy, to znaczy Andrzej wygrała, ja byłem drugi, to nie jest tylko nasza zasługa, ale całego naszego ośrodka i tych właśnie prac badawczych, których wynikiem są te nasze samochody prototypowe. Dla wszystkich firm samochodowych na całym świecie sport, rajdy, wyścigi samochodowe to jest wielki poligon doświadczalny. Cały postęp w motoryzacji bierze się najpierw z potrzeb sportu. Jesteśmy tutaj wszyscy kierowcami sportowymi. Oczywiście chcemy mieć jak najlepsze wyniki sportowe, ale chyba głównym naszym zadaniem jest testowanie samochodów i ich podzespołów. Każdy z tych samochodów, które z zewnątrz wyglądają tak samo, bardzo często ma zupełnie co innego pod maską. Inne zawieszenie, hamulce, czy jakieś zmiany w układzie napędowym. Te wszystkie rzeczy, jakieś usterki czy wady, które w normalnej eksploatacji samochodów wyszłyby dopiero po kilku czy nawet kilkudziesięciu tysiącach kilometrów, u nas w naszej ciężkiej jeździe rajdowej wychodzą zwykle od razu, nawet już po kilkuset kilometrach. Międzynarodowy rajd warszawski polskiego Fiata. Doroczna impreza odbywająca się już po raz 15 w bardzo silnej obsadzie. Współorganizatorem i patronem tego rajdu jest fabryka samochodów osobowych. Rajd jest bardzo szybki i trudny zarówno dla kierowców, jak i dla samochodów.
Jest to ostatnia okazja w sezonie dla sprawdzenia nowych rozwiązań w samochodzie polski Fiat 125P. Rajd warszawski wygrywa załoga francuska Freclin de Laval na samochodzie Renault 5 Alpine. Tuż za nimi na polskich Fiatach Włodzimierz Groblewski, Marian Bień, Tomasz Ciecierzyński. Groblewski zdobywa tytuł rajdowego mistrza Polski wszechklas. W samochodach, które przygotowujemy na przyszły sezon, wprowadzimy te zmiany, które sprawdziły się w sezonie bieżącym w rajdach i wyścigach. Te wszystkie ulepszenia, zmiany konstrukcyjne, które w naszej eksploatacji sprawdziły się w 100%, wprowadzane są potem przez konstruktorów naszej fabryki w samochodach produkcji seryjnej. Wszystkie ulepszenia prowadzą do zwiększenia niezawodności i wytrzymałości aut. Polski Fiat sprawdza się świetnie w jeździe rajdowej, bo jest to właśnie samochód wytrzymały, a nie wyżyłowany, jak konstrukcje typowo rajdowe. Kolega Ciecierzyński, Tomasz, proszę z prawej strony. Proszę bardzo, prosimy o odczytanie numeru. Kolega Ciecierzyński, numer 16. Prosimy kolegę Stawowiaka. 22. Kolega Groblewski, numer 9. Dziękuję bardzo. Kolega Jaroszewicz wyciągnął numer 1. Chwileczkę, proszę uprzejmie o... Franklin numer 20. Okay. Wszyscy pracują po to, aby polski Fiat był coraz lepszy. A najbardziej widowiskowy sprawdzian tego, jaki jest seryjny polski Fiat, stanowi wyścig o Grand Prix fabryki samochodów osobowych, w którym 25 najlepszych kierowców walczy na wylosowanych, seryjnych samochodach.
nazywa znów Guy Freklin. Na drugim miejscu Błażej Krupa. Ale na każdym rajdzie czy wyścigu wygrywa w rezultacie polski Fiat. Wyniesione z nich doświadczenia sprawiają, że samochód ten jest coraz bardziej wytrzymały i niezawodny. Coraz bardziej bezpieczny. Coraz lepszy.